Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Pijana 34-latka zamknęła w stodole swojego psa, a następnie podpaliła obiekt. Kobietę zatrzymali jaworscy policjanci. Prokurator przedstawił jej 3 zarzuty, w tym uśmiercenia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem. Policjanci z Jawora zostali wezwani do pożaru w jednej z miejscowości na terenie powiatu. Jak ustalili funkcjonariusze, prawdopodobną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez nietrzeźwą 34-letnią mieszkankę posesji, właścicielkę stodoły. Pożar strawił budynek gospodarczy, wewnątrz którego znajdował się pies należący do kobiety. 34-latka została natychmiast zatrzymana przez funkcjonariuszy, doprowadzona do komendy. Badanie alkomatem wykazało w jej organizmie prawie 2 promile alkoholu. Ogień niemal całkowicie strawił budynek gospodarczy, a dzięki strażakom nie rozprzestrzenił się na sąsiednie obiekty. Kobieta w międzyczasie groziła także swoim sąsiadom pozbawieniem życia. Sąd rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec podejrzanej najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledczy z Komisariatu Policji w Bolkowie pod nadzorem prokuratury rejonowej w Kamiennej Górze prowadzą czynności w tej sprawie. Wyjaśniany jest nie tylko motyw przestępstwa, ale także czy na skutek pożaru nie ucierpiały inne zwierzęta. Kobieta usłyszała w sumie 3 zarzuty prokuratorskie, w tym sprowadzenia pożaru zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów oraz uśmiercenia psa ze szczególnym okrucieństwem. W jakim celu wzięliście go do karetki, jeśli okazało się, że pacjent nie żyje? Takie pytanie pada z ust dyspozytora karetki, która została wezwana do 34-letniego Bartosza S. z Lubina po interwencji policji. Onet dotarł do nagrań rozmów prowadzonych z karetki pogotowia. Wynika z nich, że ratownicy zabrali do karetki zwłoki mężczyzny, czego robić nie powinni. Dziennikarze portalu onet.pl dotarli do nagrań prowadzonych z karetki, która przyjechała do 34-letniego Bartosza S. z Lubina. Na nagraniach słychać m.in. rozmowę dyżurnego policji z dyspozytorką pogotowia ratunkowego. Przed chwilą mi zgłosił patrol, że odpłynął, ale słyszę, że znowu krzyczy, więc chyba oprzytomniał. No jedzie do was. Rozmawiałem z dyspozytorem, jedzie. Tak, ja puszczam karetkę. Mhm. Na kolejnych nagraniach słychać rozmowę między dyspozytorami a ratowniczką medyczną z karetki. Wynika z nich, że ratownicy zabrali zwłoki Bartosza do ambulansu. W jakim celu wy go wzięliście do karetki, jeżeli okazało się, że pacjent nie żyje? No bo jeszcze on był w kajdankach i trzeba było go wziąć, żeby wszystkie tam parametry, bo na tym deszczu na ulicy nie mieliśmy co badać. Mhm. No, ale się okazało, że niestety nie żyje i jest w karetce. I teraz kto będzie, czy ta karta moja wystarczy, czy zgon jakiś lekarz musi stwierdzić? W dalszej części rozmowy ratowniczka medyczna mówi o tym, że żaden lekarz nie stwierdził zgonu pacjenta. Karetka przyjechała na lubiński SOR, ale tam odmówiono stwierdzenia zgonu. W związku z tym ratownicy wrócili do bazy. A dlaczego daliście powrót do bazy? A gdzie mieliśmy dać? A pani ma zwłoki na karetce, tak, więc pani tak. Nie zakończyła swoich czynności. Nie. Dopóki pani ich nie przekaże, no to co to za status powrót do bazy? Powrót do bazy jest, jak nie macie pacjenta. A status jaki dać? No teraz już pani nic nie zrobi. Ratownicy czekali na dalsze informacje ze zwłokami Bartosza w karetce. W dalszej części nagrania dyspozytorka przekazuje ratownikom informację, że jeden z lekarzy przyjedzie i stwierdzi zgon pacjenta. Czekacie na bazie, doktor k***** stwierdzi zgon. Dobra, a ja mogę iść do domu? Bo to zespół dzienny już jest. No, wiesz co, nie wiem, no wy chyba musicie zaczekać do zakończenia zlecenia. Poczekaj sekundę. Do stwierdzenia zgonu musicie poczekać, no bo to będą potrzebne informacje, tak, to co do zdarzenia. Także musicie poczekać. Na tym nagranie się kończy. Przypomnijmy, że według policji funkcjonariusze przekazywali Bartosza ratownikom, gdy było u niego wyczuwalne oddech i tętno. Śledztwo w tej sprawie prowadzi aktualnie łódzka prokuratura. Pędził z prędkością blisko 170 km na godzinę. Do tego był pod wpływem alkoholu. Podobnie jak dwaj pozostali kierowcy, których lubińscy policjanci zatrzymali do kontroli. Mimo wielu akcji społecznych i prób uświadamiania, liczba kierowców prowadzących po spożyciu alkoholu wciąż rośnie. Lubińscy policjanci zatrzymali kierowcę Audi, który krajową trójką pędził z prędkością prawie 170 km na godzinę. Okazało się, że to nie jedyne jego przewinienie. Kiedy otworzył drzwi swojego pojazdu, policjanci od razu wyczuli silną woń alkoholu. Zachowanie mężczyzny również wskazywało, że może on się znajdować pod wpływem alkoholu bądź innego podobnie działającego środka. Funkcjonariusze zatrzymali temu mężczyźnie prawo jazdy.
jazdy, mając uzasadnione podejrzenie, że może być pijany. Odmówił on jednak poddaniu się badaniu na zawartość alkoholu, dlatego też funkcjonariusze przywieźli mężczyznę do szpitala, gdzie została mu pobrana krew do badań laboratoryjnych. Dodatkowo podczas sprawdzania pojazdu zatrzymanego do kontroli kierowcy mundurowi znaleźli w plecaku leżącym na fotelu pasażera pustą butelkę po alkoholu. Ponadto okazało się, że podejrzewany kierował autem, które nie miało ważnych badań technicznych. Kolejnych dwóch nieodpowiedzialnych kierowców policjanci zatrzymali w miejscowości Chrustnik. Pierwszy z nich to 33-letni kierujący samochodem osobowym marki Opel, który miał w swoim organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Drugi 45-letni zatrzymany kierowca BMW wydmuchał ponad 2 promile alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości może grozić kara pozbawienia wolności do lat 2, wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o rozsądek i odpowiedzialność oraz bezwzględnie trzeźwą jazdę. Niemal rok minął, odkąd jeden z mieszkańców Ruszowic zgłaszał nam problem ze studzienką kanalizacyjną na ulicy Tęczowej. Od tamtego czasu sprawę nie udało się załatwić, a kłopot jest coraz poważniejszy. Mieszkańcy tracą cierpliwość, a starostwo wciąż szuka sposobu. To może wydawać się niewielki i mało poważny problem. Nic jednak bardziej mylnego. Ledwie 4 lata minęły od przebudowy ulicy Tęczowej w Ruszowicach, a już pojawiły się kłopoty. Wyciekająca ze studzienki woda tworzy nierówności na nowym asfalcie, ale to nie jedyny skutek. Chlapie się sąsiad tutaj panu na płot drewniany, który już jest uszkodzony, także no... Są straty. Ma pan straty po prostu. Pani sołtys mówi, że mieszkańcy nie mają już cierpliwości, bo od roku zarządcy drogi nie udało się sprawy załatwić. Studzienki cały czas wypływa woda, deszcze nie padają, a woda płynie ze studzienki i robi się już dziura, jak tu widać, jest pachołek. No i a droga jest dopiero co niedawno robiona. W 2017 roku był robiony remont. To jest droga powiatowa, także starostwo powiatowe powinno... to naprawić. Z tego, co jeszcze dowiedziałam się, jest gwarancja na drogę, czyli ten, kto robił, to powinien to naprawić. Sprawą zajmowaliśmy się w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas w Głogowskim Starostwie słyszeliśmy, że prace w kierunku naprawienia awarii będą poczynione. Dzisiaj członek zarządu mówi, że próby były, ale nie przyniosły one skutku. Odsączaliśmy w międzyczasie tę wodę, próbowaliśmy ją w międzyczasie kanalizację deszczową udrożnić. No niestety to się nie udało. Te wszystkie ruchy, które wykonaliśmy do tej pory, nie przyniosły żadnych efektów. Niestety prawdopodobnie trzeba będzie to po prostu koparką od góry podejść i zobaczyć, co się pod ziemią stało. Nie wiadomo jednak, kiedy problem uda się rozwiązać ostatecznie, a warto, żeby stało się to szybko. Wielkimi krokami zbliża się jesień, nadejdą deszczowe dni i wtedy trudności będą jeszcze większe. 26-letnia Lubinianka uwierzyła mężczyźnie, który zadzwonił do niej i podał się za pracownika banku. Następnie poprosił, by kobieta zainstalowała aplikację na telefon, a potem namówił ją do zaciągnięcia 2 kredytów. Rzekomy pracownik banku okazał się oszustem. To już kolejny raz, gdy oszustom udało się ukraść pieniądze z konta niczego nieświadomej Lubiniance. Do lubińskiej policji zgłosiła się 26-letnia kobieta. Poinformowała policjantów, że na jej telefon komórkowy zadzwonił mężczyzna, przedstawiając się za pracownika jednego z banków. Poinformował ją, że jej konto zostało zablokowane. Mężczyzna powiedział, że pomoże kobiecie, ale potrzebna jest do tego aplikacja, którą musi zainstalować na swoim telefonie. Tą aplikacją był zdalny pulpit. Kobieta to zrobiła. Następnie mężczyzna poprosił, aby zaciągnęła 2 kredyty, każdy po 20 000 zł, a następnie za pomocą właśnie aplikacji zdalnego pulpitu wypłacił pieniądze. W sumie Lubinianka straciła 40 000 zł. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność oraz o to, by nie wierzyć każdej osobie, która dzwoni, podając się za pracownika instytucji. Najlepiej od razu rozłączyć się i udać do swojej placówki bankowej lub zadzwonić na policję. Rozpędzona ciężarówka z naczepą wjechała do rowu. Kierowca był pijany. Odpowie przed sądem. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku S3 na wysokości zjazdu Jawor Południe.
Sprawca zdarzenia to 62-latek z województwa śląskiego. Mężczyzna kierował pojazdem ciężarowym marki DAF, nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Okazało się, że mężczyzna był pijany, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Podczas zdarzenia został uszkodzony zbiornik z paliwem, natomiast on nie uległ rozszczelnieniu. W tej chwili nie wycieka żadne z niego paliwo, ani żadne płyny eksploatacyjne. Także brak jest zagrożenia tutaj ze strony chemiczno-ekologicznej. Tym razem nikt nie został poszkodowany. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut jazdy pod wpływem alkoholu. Grozi mu do 2 lat więzienia. Przez kilkadziesiąt minut na trasie S3 z Legnicy do Bolkowa ruch był utrudniony. Chwilę grozy przeżyła w środowe popołudnie 15-letnia mieszkanka Głogowa. Kiedy przechodziła w pobliżu pomnika sapera, nieznany jej mężczyzna usiłował ją zgwałcić. Porę zareagowali jednak przechodnie. To działo się tuż po godzinie 15 w okolicach Głogowskiego pomnika sapera. Wołanie o pomoc 15-latki usłyszeli przechodnie. Całe szczęście, że tam byli, bo dzięki nim udało się uratować nieletnią przed gwałtem. Ustalony na chwilę obecną mężczyzna usiłował popełnić przestępstwo o charakterze seksualnym na szkodę 15-latki, czego nie zdołał uczynić wobec nawoływania pomocy i udzielonej pomocy przez postronnych mężczyzn, którzy znaleźli się akurat w pobliżu, którzy ujęli sprawcę, wezwali policję. Przybyli na miejsce policjanci, zatrzymali mężczyznę, a teraz sprawę bada prokuratura rejonowa w Głogowie. W chwili obecnej prokuratorzy gromadzą dowody. I po zgromadzeniu tych dowodów prokurator podejmie decyzję w przedmiocie przedstawienia mężczyźnie zarzutu. Prokuratura wkrótce powinna skierować też wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec podejrzanego. Na szczegóły dotyczące tej sprawy trzeba jednak jeszcze poczekać. Po 5 latach wyszedł z więzienia, ale wolnością długo się nie nacieszył. 33-letni lubinianin wpadł w ręce policji, bo miał przy sobie narkotyki. Przestępstwo popełnił w warunkach recydywy. Lubińscy policjanci wpadli na trop 33-latka, który miał związek z przestępczością narkotykową. Mundurowi podejrzewali, że mężczyzna może handlować narkotykami. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę 11 września o godzinie 18.30 w jednej z miejscowości na terenie powiatu lubińskiego. Policjanci przeszukali samochód 33-latka. W trakcie przeszukania pojazdu, którym poruszał się mężczyzna, funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków. Wstępne badania wykazały, że jest to metamfetamina w ilości ponad 100 gramów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi, gdzie usłyszał zarzuty. Jak ustalili policjanci, mężczyzna ten popełnił ten czyn w warunkach recydywy. Kilka miesięcy temu wyszedł z więzienia, w którym spędził 5 lat właśnie za przestępstwa narkotykowe. 33-latek 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Później o jego losie zadecyduje sąd. Na gorącym uczynku zatrzymali jaworscy policjanci 2 mężczyzn, którzy akurat demontowali części koparki w nieczynnej kopalni. Upchowali do białego busa, który stał nieopodal, a w środku kryminalni znaleźli narzędzia służące do kradzieży oraz narkotyki. Gdy policjanci weszli na teren nieczynnej kopalni, zauważyli 2 mężczyzn, którzy akurat przy pomocy palników demontowali części koparko-ładowarki. Obok stał biały bus, do którego złodzieje znosili swoje łupy. W pojeździe policjanci znaleźli nie tylko zdemontowane części maszyny, ale także narzędzia służące im do popełnienia tego typu przestępstw, a mianowicie palniki, butle gazowe oraz podnośniki. Jednak nie tylko to mieli na sumieniu złodzieje. Jak się okazało, podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze ujawnili woreczek strunowy z zawartością białej skrystalizowanej substancji oraz wagę elektroniczną. Białą substancją była metamfetamina. Kierowca przyznał się później do posiadania narkotyków, a obaj mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Obaj przyznali się, iż od maja bieżącego roku kilkanaście razy włamali się na teren nieczynnej już kopalni. Mężczyźni zdemontowali kłódkę tam zawieszoną i zamontowali swoją. Mężczyźni sprzedawali elementy koparki na skupie złomu. Część skradzionych przedmiotów policjantom udało się odzyskać. Dalszym losem złodziei zajmie się sąd. Kajdanki zawisły na dłoniach 2 złodziei z terenu powiatu głogowskiego. Młodzi mężczyźni postanowili włamać się do jednego z garaży na terenie budowy domku jednorodzinnego i ukradli z niego cenne narzędzia.
Mundurowi kolejny raz apelują, aby dostatecznie zabezpieczać teren budowy. Złodzieje często wykorzystują miejsca, które nie są pilnowane całą dobę. I tak też było w tym przypadku. Sprawcy po uprzednim otwarciu tępym narzędziem bramy garażowej włamali się do garażu mieszczącego się na terenie budowy domu jednorodzinnego. Następnie dokonali z jego wnętrza kradzieży pompy powierzchniowej, wibratora do betonu, pompy olejowej oraz innych narzędzi. Łączna wartość utraconych narzędzi sięgała ponad 2000 zł. Całe szczęście, że w porę włamywaczy znaleźli policjanci. W toku wykonywanych czynności ustalili, zatrzymali dwóch 22-letnich mieszkańców powiatu głogowskiego, podejrzanych o dokonanie tego przestępstwa. Mienie zostało odzyskane, mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. O tym, jaką ostatecznie karę otrzymają 22-latkowie, zdecyduje jednak sąd. I to już wszystkie informacje o wydarzeniach tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.